Jakby tu zacząć? W rejsie jeden z bohaterów mówi, lubi te piosenki, które już zna, więc teoretycznie najlepszy sposób na rozpoczęcie, czy w ogóle zrobienie filmu o koszycach, to zrobienie tego filmu w taki sposób, jaki ludzie chcą zobaczyć i już się spodziewają. Czyli na przykład słowacki Mordor. I faktycznie wjeżdżając od południowego zachodu, pierwsze co widzimy to wielgachna huta, jakieś kominy, cuda niewidy. O Jezu, jak brzydko faktycznie Mordor. A potem wjeżdżamy do koszyc i wszędzie naokoło te okropne panelaki. O Jezu, jak brzydko, jak fatalnie, rzeczywiście słowacki Mordor, tu nic nie ma, panie. Co więcej, jak już dojechaliśmy na nasze miejsce, takie oto drzwi, a potem na schodach syf i dziadostwo. Szukaliśmy w ogóle przez godzinę ponad miejsca do zaparkowania. No rzeczywiście, wszystko się zgadza ze stereotypem słowacki Mordor. Więc szybko zmieniliśmy miejscówkę, a tu taki hotel, który wyglądał jak ze lśnienia lata 70. pędzące. Przynajmniej te uchwyty fajne miał, które tak Wiki lubi. A do tego wychodzimy na miasto, a tu jakieś budynki rozpadające się i kraty w oknach. I tak właściwie na spokojnie moglibyśmy zrobić odcinek o Mordorze, zresztą słowacki Mordor, hashtag by się świetnie sprzedał, o odrapanych kaloryferach i dziwnym systemie parkingowym. Ale nie, pokażemy dzisiaj tylko i wyłącznie pozytywną stronę Koszyc dla odmiany. Choć nie ukrywam, że faktycznie czasami nie jest łatwo. Podchodząc do Starego Miasta od południa, pierwsze co widzimy, panelaki z lat 70. i te obleśne galerie handlowe z około roku 2000, więc towarzystwo odpowiedzialne za architekturę przestrzeni na Syberię do ciężkich robót należy im się. A do tego jeszcze taki piękny motyw widzimy przed wejściem na Stare Miasto, więc do tego wrócimy później, ale wreszcie czas na Republikę Wschodu. To właściwie jest bardzo taka fajna kafeterijka, coś jakby restauracyjka mała. Dobre śniadania z pięknym widokiem. Ale nie zaczniemy śniadaniowo, a kolacyjnie, czyli Koszyce wieczorową porą. I od razu zaczniemy od jednego z głównych highlightów. W samym centrum znajduje się wielgachna fontanna, która w nocy nie tylko, że jak zresztą słychać, działa wodnie, ale i jak najbardziej świetlnie, a do tego muzycznie. I tutaj się niestety nie przebija muzyka, a może niestety, nie wiem dlaczego, ale to co tutaj puścili, to jest jeden z głównych motywów z listy Schindlera. Nie chcę nic mówić, ale jest to troszkę dziwny wybór, jak na przyjemny środowy wieczór. No nie jest to najbardziej wesoły film, jakiego by można było tutaj użyć. Tak czy inaczej, sama fontanna jest bardzo przyjemna, robi wrażenie, a my skorzystajmy z tego, że jest faktycznie przyjemny środowy wieczór i przejdźmy się po głównym deptaku Koszyc. Mówiąc główny deptak, mam zasadniczo na myśli typowe dla Słowacji założenie, gdzie mamy tę główną ulicę rozszerzającą się w środku, jak widać na makiecie. I tą właśnie uliczką sobie teraz przejdziemy, zobaczycie, że życie w Koszycach jest. Natomiast ja sobie pozwolę z takim pięknym tłem kilka słów wprowadzenia. A zaczyna się w gruncie rzeczy standardowo, czyli już za czasów Wielkich Moraw tutaj była osada, potem wchodzi w skład Królestwa Węgier, a co najważniejsze dla nas, po najeździe mongolskim przybywają osadnicy sascy i zakładają średniowieczne Koszyce, jakie znamy dziś. Natomiast na wschodzie jesteśmy daleko od głównych centrów politycznych, od Budy czy Bratysławy. Więc tutaj sobie magnaci fikali, tutaj też nie brakowało rozbójników, więc miasta były bardzo istotne, gdyż na przykład w odcinku numer 8 mieliśmy Macieja Czaka. Koszyce się mu postawiły i za to Karol Robert Andegaweński nadał Koszycom prawo wolnego królewskiego miasta. A w XIV wieku również stoją Koszyce po stronie Ludwika, którego my nazywamy węgierskim, a Węgrzy wielkim. I Ludwik Wielki w 1369 roku, nadając miastu po raz pierwszy w Europie własny miejski herb. I tutaj widzimy kolory biały-czerwony dynastii Arpadów, starej dynastii węgierskiej, i lilie andegaweńskie, dynastii, z której pochodził sam Ludwik. I tak oto, dzięki łaskom i przywilejom królewskim, dzięki świetnemu położeniu na skrzyżowaniu różnych dróg handlowych, zwłaszcza droga, którą wino szło z Węgier do Polski, Koszyce stają się w XIV-XV wieku drugim po budzie największym miastem Królestwa Węgier i do tego jednym z największych w Europie, 10 tysięcy mieszkańców.
więc trzeba również było opasać miasto murami. I teraz, moi drodzy, dobra karma. Jest sobie muzeum podziemne. Myślałem, że zamknięte, a okazało się, że nie tylko otwarte, ale jeden konkretny dzień do 22 w środy. I to jest dobra karma. Nie mieliśmy pojęcia i proszę bardzo, środa, godzina 9 i jesteśmy. Uwielbiam tego typu muzea. W Krakowie mamy muzeum podziemne, moje absolutnie ulubione muzeum krakowskie, więc jak zobaczyliśmy, że jest otwarte, to oczywiście żadnych wątpliwości, wchodzimy. I faktycznie było tak, jak być powinno. Podziemne i interaktywne. Opisujące po trochu to, co przed chwilą opowiadałem, ale przede wszystkim skupiające się na dolnej bramie. I tak sobie wyglądała na przykład w wieku XIV, a tak już sobie wyglądała w wieku XV. Czyli też nam pokazuje tutaj ewolucję architektoniczną, zresztą nie tylko. Między wieżą a barbakanem jest most, prawda? Ma łuki. To są te łuki, to jest ten most. Także faktycznie przed nami autentyczne fortyfikacje średniowieczne. Super. A że się przydały? Końcem XV wieku mała kłótnia rodzinna. Władysław Jagiellończyk otrzymuje koronę węgierską. Na to Jan Olbracht, jeszcze nie król, się wściekł, nadal tylko księciunio, i najechał na Węgry. Obległ Koszyce. Po raz pierwszy podobno użyto wtedy artylerii średniowiecznej. Najdłuższe ówczesne oblężenie, pół roku. Ale przegrał i z podkulonym ogonem musiał do Polski wrócić. Jeden z tego pozytyw jest taki, że potem, już będąc królem Polski, znowu dostał po tyłku w dzisiejszej Bukowinie, stąd zresztą powiedzenie: za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Bojąc się odwetu, kazał zbudować w Krakowie barbakan. I bardzo możliwe, że barbakan krakowski to nauczka, którą wyniósł z Koszyc. A w międzyczasie, jak się rzekło, muzeum jest interaktywne, więc w tym momencie przez okna barbakanu koszyckiego oglądamy sobie okolice. No i faktycznie wyglądało to kiedyś zupełnie inaczej niż dziś. A wracając jeszcze na chwilę do kwestii średniowiecza, jedna ciekawostka dodatkowa. Stworzyły Koszyce w XV wieku z czterema innymi jeszcze miastami pentapolitanę, czyli związek pięciu miast, które się miały wspierać we wszystkim kwestiach militarnych, gospodarczych, prawnych i przywilejów. I wszystkie pięć miast pentapolitany sobie zwiedzimy, ale Koszyce były, rzekłbym, największym i najważniejszym z nich. Natomiast w XVI-XVII wieku miasto powoli zaczyna upadać. Po pierwsze, jest praktycznie na granicy z Imperium Osmańskim. Po drugie, zaczynają się zmieniać kwestie dróg handlowych, a do tego jeszcze cały czas powstania węgierskie, a tym razem Koszyce już nie stały po stronie królów, olewały Habsburgów, stały po stronie powstańców. I tak w XVIII wieku Koszyce miały jakieś 5 tysięcy mieszkańców, nie więcej. W XIX wieku, zwłaszcza w drugiej połowie, zaczynają się ponownie podnosić, tutaj trafia przede wszystkim kolej. Ale to już coś, co sobie poruszymy troszkę później. A tymczasem żegnamy się z tym prześlicznym muzeum i żeby było jasne, my nie tylko sobie chodziliśmy po mieście z kamerą i po muzeach, również pewne smakołyki się przewinęły po drodze. Natomiast mówiąc o Koszycach i średniowieczu, nie da się pominąć, w ogóle w Koszycach nie da się pominąć, najważniejszego budynku stojącego w samym środku. Gdziekolwiek byśmy nie chodzili po mieście, w pewnym momencie zaczniemy widzieć na horyzoncie największą, dosłownie i w przenośni, dumę średniowiecznych Koszyc, czyli kościół świętej Elżbiety. Najlepiej o bogactwie ówczesnego miasta nawet nie świadczy wielkość tego kościoła, tylko szybkość, z jaką go zbudowano. 120 lat na oko. Koniec XIV do początku XVI wieku. Dla nas brzmi być może jak bardzo długi okres. Na czasy średniowiecza, no to tempo całkiem niezłe. Natomiast dopiero przed wejściem doceniamy tak naprawdę jedną z głównych idei gotyku. Niejako automatycznie ciągnie nasz wzrok do góry i faktycznie robi wrażenie. I tutaj właściwie naokoło i w samym kościele moglibyśmy spędzić, podejrzewam, godzinę, dwie. Tego typu miejsca potrafią mieć bardzo bogatą symbolikę. Natomiast my tylko kilka szczegółów. Tutaj na przykład dzwonnica, a tak to miejsce wyglądało 150 lat temu. To jest ścisłe centrum miasta, można powiedzieć. I tutaj mamy XVI-wieczny dzwon, który no po części nie przetrwał pożaru z XX wieku. Natomiast ja bardzo doceniam to, i to nie jest jedyny dzwon, że można coś takiego zobaczyć, nie wchodząc na wieżę. Właściwie nie tylko ja to doceniam,
a konkretnie rzecz biorąc, mój lęk wysokości. Natomiast, co ciekawe, z reguły główne wejście jest od zachodu. Tutaj mamy główne wejście od północy, jako że tutaj odbywały się targi. Aby dodatkowo skomplikować sprawę, to dziś wejście dla turystów jest od południa. Także już bez kozery, jak się kiedyś mawiało, idziemy do środka. A w środku niby wszystko w porządku, niby jest światło przez te okna gotyckie i ciągnie nasz wzrok do góry, ale jakoś tak sterylnie. Podejrzewam, że nie tak wyglądał ten kościół chociażby w średniowieczu. Wiele zmian z racji na mody, ale również dlatego, że w XVI-XVII wieku głównie był w rękach protestantów. I tutaj tak w ogóle z racji na kontrreformację zaczynał swoją karierę jezuity niejaki pan Piotr Pazmani, czyli arcybiskup, którego mieliśmy w odcinku numer 13. On potem został przeniesiony, natomiast była trójka jezuitów, która w trakcie jednej z rewolucji węgierskich, w trakcie tumultu, zostali zamęczeni przez niektórych protestantów. Stali się w związku z tym męczennikami kościoła katolickiego. I drogi pan Pazmani, jak już był arcybiskupem tarnawskim, rozpoczął ich drogę ku świętości, która zajęła tak na około 300 lat, ale zostali oficjalnie wyniesieni na ołtarze w roku 95 przez tego oto pana. W efekcie z całego kościoła najbardziej do gustu przypadło mi tak zwane cyborium. I szczerze mówiąc, bardzo mi to trudno powiedzieć, co jest gotyckie, a co neogotyckie. Oczywiście nie brakowało różnych renowacji i ulepszeń już współcześnie. Natomiast oficjalnie jest to wszystko gotyk. I jeśli tak faktycznie jest, no to staje się chyba jasne, skąd neogotyk czerpał inspirację tych wszystkich iglic i kwiatonów i tych wszystkich małych szczególików, których nazw oficjalnych już nie pamiętam. Natomiast obok znajduje się kościół świętego Michała. W trakcie budowy Elżbiety to tutaj był kościół parafialny i został malutki. W związku z tym jeszcze szybciutko tutaj skoczyliśmy i szczerze mówiąc, bardziej mu się podobało w tym mniejszym niż w tym większym. Powód wydaje mi się jeden, jest bardziej kieszonkowy. Łatwiej jest zauważyć wszystkie detale, zwłaszcza te z sufitu, bo po prostu w takich ogromnych katedrach jak Elżbiety jest to wszystko za wysoko, a tutaj niemalże dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dodatkowym, że tak powiem, plusem dodatnim było to, że byliśmy sami. W efekcie wszyscy idą do tego wielkiego kościoła i do tego małego jakoś tak wszyscy o nim zapominają. Natomiast plusem ujemnym było to, że nie mieliśmy wiele czasu. Więc szybko tylko wskoczyliśmy, rozejrzeliśmy się naokoło, spodobał się nam fantastycznie. Wróćmy jeszcze na chwilę do kościoła świętej Elżbiety, bo tam jest jeszcze jedno bardzo ważne miejsce. Już współcześnie, początkiem XX wieku, pochowano tutaj bardzo ważną osobę. Niejakiego Franciszka II Rakoczego, czyli wodza ostatniej wielkiej rewolucji węgierskiej. On nam się tam już wielokrotnie przewijał, chociażby mówiąc o Janosiku. Janosik przyłączył się właśnie do niego. I jak widać, jest to dla Węgrów bardzo ważna postać do dzisiaj. Jest mocno związany z Koszycami. Znajduje się tu jeszcze replika domu, w którym mieszkał w Turcji na emigracji. Ale jako, że jest to bardziej historia węgierska, to Franciszku Rakoczym powiemy sobie, mam nadzieję, w przyszłości, gdy ruszymy na Węgry, wtedy do Koszyc po prostu wrócimy. Ale jest to również dobra wymówka, by w ogóle powiedzieć coś więcej na temat węgierskich Koszyc. Wiele ważnych osób, nie tylko Rakoczy, było związanych z Koszycami. Tutaj macie wieńce i flagi węgierskie, gdyż tutaj mieszkał, jeśli dobrze pamiętam, Sándor Márai. Bardzo ważny pisarz, ale również tutaj się urodził niejaki Gerster, który był odpowiedzialny za kanał panamski i koryncki. I do tego na to wygląda, że węgierski Krasicki, bajkopisarz z epoki oświecenia. Nie powinien zatem dziwić sentyment, jaki żywią Węgrzy do Koszyc. Zresztą sentyment na tyle silny, że na przykład w 1938 w trakcie arbitrażu wiedeńskiego Koszyce stają się częścią Węgier Hortiego. A z drugiej strony sam Sztur tutaj był w trakcie Wiosny Ludów, jak i wynalazca Aurel Stodola, który nam się pojawił na chwilę w odcinku numer 3. Więc jak widać, sytuacja jest troszkę skomplikowana. A co na to statystyki? Uwaga, uwaga, niespodzianka, przed Wami synagoga. I posłuży nam ona za tło, a ja sobie pozwolę tutaj kilka słów na temat dwóch manipulacji administracyjno-statystycznych. I to
To jest dosyć częsta rzecz. Przykład pierwszy z brzegu, skoro wchodzimy do synagogi. Tel Awiw. To jest miasto oficjalnie niecałe 500 000 ludzi. W rzeczywistości minimum 1 000 000, myślę, że dobre 1,5. Więc skąd ta różnica? Otóż wszystkie sypialnie, które powinny być normalnie dzielnicami Tel Awiwu, są osobnymi miastami. Dlaczego nie są przyłączone do Tel Awiwu jako dzielnice? Bo dzięki temu Jerozolima jest największym miastem Izraelu. Jest to manipulacja administracyjna. Więc moje pytanie brzmi, oficjalnie Koszyce były tak 70% węgierskie. Dobrze, o jakich Koszycach mówimy? Mówimy o miasteczku początkiem XX wieku na 44 tysiące ludzi. 44 tysiące, to jest miasteczko. Dlaczego nie przyłączano dzielnic naokoło? Być może dlatego, że tam mieszkali sami Słowacy i to by zaburzało statystykę. To jest jedna rzecz. A druga, i znów synagoga jest dobrym tłem, kwestia języka. Żydzi w Królestwie Węgierskim nie mieli prawa się określać jako Żydzi. Określanie się było według języka. Zasymilowani Żydzi mówią po węgiersku. Bam, nagle w statystykach więcej Węgrów. Nie wiem, czy tak faktycznie było, ale śmiem twierdzić, że obie manipulacje używano początkiem XX wieku, by wykazać jak najwyższy odsetek Węgrów w Koszycach. Przy czym, podkreślam, wiele różnych miejsc to robiło na przestrzeni wieków, więc nie jest to nic dziwnego. Natomiast w międzyczasie, mam nadzieję, że zauważyliście, jak śliczniusia jest ta synagoga, a do tego w tle lekkie pobrzękiwania. Była to próba przed grą pod katedrą. Takie oto kwiatki się dzieją na głównej ulicy Koszyc, a my poszliśmy jedną z bocznych i znaleźliśmy następną synagogę. I ja byłem przekonany, to musi być neologiczna. To jest synagoga ortodoksyjna. No, czegoś takiego to jeszcze nie było. Przecież to nie wygląda nawet jak synagoga. Mnie od razu przeszła na myśl jedna rzecz. Centrum administracyjne Nowej Huty, tak zwany Watykan. Chodzi konkretnie o tę attykę u samej góry. Niemalże idento. Coś pięknego. Niestety drzwi były zamknięte. A jakie ładne drzwi! Tak sobie wyglądała w czasach dawnych. Natomiast synagoga przetrwała, a co do ludzi. Nie tylko, że 12 tysięcy lokalnych zostało wywiezionych, ale przez Koszyce szły wszystkie transporty z Żydami węgierskimi. Głównie do Auschwitz. Natomiast, by już tak domknąć tę kwestię Węgrów w Koszycach, powtarzałem, powtarzam i powtarzać będę. Miasta typu Koszyce, które mają wiele setek lat historii, handlu, to nie są miejsca narodowe, to są miejsca wielonarodowe i w tym właśnie cały ich urok. Więc Węgrzy są w gruncie rzeczy w Koszycach do dziś. Jest szkoła średnia z wykładowym węgierskim, jest teatr węgierski i przez zupełny przypadek trafiliśmy z Wiki do restauracji związanej ze społecznością węgierską. I zagadałem kelnera młodego, a on na to, że o ile tam coś starzy jeszcze coś przebunkują, to mówi, my, młode pokolenie, nie mamy żadnego problemu z podwójną tożsamością. I tak być powinno. Natomiast dla mnie symbolem węgierskiej obecności w Koszycach jest jeden szczegół. Ten dziwny kościół, taki inny, specyficzny, prawda? Jest to kościół reformowany, czyli kalwiński. A to była ta wersja protestantyzmu, która bardzo do gustu przypadła, zwłaszcza arystokracji węgierskiej. I podobno na Węgrzech znajduje się kalwiński Rzym do dziś. Ale my na kalwiński Rzym nie mamy czasu, bo przed nami następne muzeum. Stare więzienie. Muzeum Kata. Kat mieszkał zaraz obok. Tutaj, gdzie jest brama, w tym miejscu stoi dzisiaj kościół, który widzieliśmy. Kat mieszkał obok wieży, co było typowe dla Europy Środkowej. No i mamy zwykłe ciekawostki tutaj, czyli choćby miecz katowski, ale tutaj dodatkowo z napisem Jus Gladis Civitatis Kasowie, prawo miecza miasta Koszyc. Plus odpowiednio przygotowane sznury na szubienicę, ale i tak najciekawsze było co innego. Zwykłe książki, a może niezwykłe, gdyż w nich na przykład zapisywano, jakie wydatki idą na kata, typu ile mu płacą miesięcznie, w które dni pracował, które były wolne od pracy typu święta i ile w takie dni wypijał piwa i wina na koszt miasta. O tym nigdy nie myślimy, ale po prostu on był zwykłym urzędnikiem miejskim. No może niezwykłym, ale jednak urzędnikiem i trzeba to wszystko było grzecznie zaksięgować.
A do tego okazuje się, że niektórzy z nich byli piśmienni i też o tym właściwie nigdy nie pomyślałem, czy Kat umiał pisać. Okazuje się, że w Koszycach niektórzy umieli. A żeby wszystko łatwiej ogarnąć, to często, jak widzicie, były jakie małe rysuneczki. Jak komuś się nie chce czytać albo nie umie, to dzięki tym rysuneczkom wie, o jakich karach mowa w dokumencie. A tak w ogóle, jak widać tutaj na zdjęciach, pracownicy muzeum bardzo się postarali, by to wszystko dokładnie pokazać. A do tego jeszcze, skoro to było więzienie, okazuje się, że grypserka więzienna ma już kilkaset lat w niektórych miejscach. Więc podsumowując, jakby tak kogoś złapała nostalgia, jak to kiedyś super było, nie, po prostu nie. No ale może nie popadajmy w tak grobowy humor. Opuśćmy więzienie Mikluszowe i przejdźmy się dosyć ciekawym pomysłem, być może najładniejszą, najprzyjemniejszą uliczką na Starym Mieście. Uliczką rzemiosł. Jest to w gruncie rzeczy bardzo dobry pomysł, mianowicie pewne rzemiosła, które po pierwsze były rzemiosłami, po drugie w związku z tym zanikają, powinny być w jakiś sposób utrzymane. W jaki? Najlepiej po prostu je zgromadzić na jednej ładnie zrobionej ulicy, by tacy turyści jak my mogli przyjść i sobie tam poszperać. No i powiem tak, w środę jest pusto. Natomiast sam pomysł, mam nadzieję, że działa. I kilka z tych sklepów faktycznie, powiem tak, ja po prostu sobie przeszedłem i mi się podobało. Natomiast musiałem tak na końcu tej uliczki sobie chwilę postać, posiedzieć, poczekać, bo druga osoba, która była ze mną, była tak zachwycona niektórymi konkretnymi miejscami po drodze, że nie mogła się powstrzymać i musiała wstąpić. I generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, krótka piłka, zbieramy pieniądze na ogromną willę, która pomieści wszystkie rzeczy z takich uliczek, które chcemy kupić. Dobrze? Dziękuję bardzo. Doceniamy. Żarty żartami, ale za tego typu wyroby należy również porządnie zapłacić. Najlepiej złotymi monetami. I okazuje się, że jest miejsce w Koszycach, gdzie wiele złotych monet można zobaczyć. Okazuje się, że istnieje skarb koszycki. Tak, musimy dosłownie zejść do sejfu, by zobaczyć, co znaleziono zaraz przed II wojną w tym oto niepozornym pojemniku. 11 kilo złota w 3000 złotych monet, naszyjnik i 3 medale. I po pierwsze, to robi po prostu wrażenie już same cyfry. Po drugie, robi wrażenie, jak to człowiek zobaczy. A co być może najistotniejsze, jest to jedna z najważniejszych kolekcji numizmatycznych w Europie. Nie tylko, że znaleziono ją całą, nierozkradzioną. Jest to właściwie pół Europy. A do tego niektóre z nich są unikatowe, jak ta brytyjska moneta lub medal z przedstawieniem Ferdynanda Habsburga. Do tego jeszcze odrobinkę info dla moich numizmatyków. Ta z Ferdynandem oczywiście wybita w Kremnicy, gdzie byliśmy w odcinku numer 16. A teraz czas na odrobinę patriotyzmu. Z Rzeczpospolitej też są, oczywiście, a konkretnie z czasów Jana Kazimierza. Nie tylko zresztą z Rzeczpospolitej, ale również z księstw śląskich. Więc wybór tutaj faktycznie jest szeroki. Wszystkich fanów numizmatyki szczerze zapraszam do Koszyc, choćby tylko po to. Choć właściwie zapraszam wszystkich Polaków do Koszyc. Choćby tylko po to, by się przejść po ulicach tego miasta. Choćby tylko po to, by pokontemplować pewną małą rzecz. Mianowicie, jeśli coś wam tak w głowie cały czas świdruje, Koszyce, Koszyce, z czym ja to kojarzę? Chyba z czymś ze szkoły? Jak najbardziej. Ludwik Węgierski ma dwie córki. By zapewnić jednej i drugiej władzę, musi pójść na pewne kompromisy. I tak w roku 1374 spotkał się tu ze szlachtą polską, nadając im przywileje koszyckie. Tak, tak, to tu, na ulicach tego właśnie miasta, rozpoczyna się symbolicznie coś, co potem nazwaliśmy Złotą Wolnością Szlachecką. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie w Lublinie. Tu, w Koszycach, rozpoczyna się coś wyjątkowego w naszej historii. I choćby tylko z tego powodu warto tutaj przyjechać i po tych uliczkach sobie pochodzić. A my tymczasem lecimy dalej. Tak w ogóle, chyba zauważyliście, sporo się tutaj nabiegaliśmy. No, jak najbardziej historycznie. Następna ciekawostka to tutaj zaczął się w 1924 roku pierwszy europejski, a trzeci na świecie
maraton, o czym zaświadczają nam pewne pomniczki. A skoro już weszliśmy w wiek XX, jeszcze jedno ciekawe muzeum udało nam się odkryć. Muzeum jak najbardziej związane z wiekiem XX. Muzeum ofiar komunizmu. I od razu mówię, zwłaszcza jak ktoś jest lub był w Krakowie, to jest taka tutejsza wersja Muzeum na Pomorskiej, Muzeum Ofiar Gestapo. W sensie jest to po prostu jedna salka, czy tam dwie, tak naprawdę powierzchniowo bardzo małe muzeum, ale dosyć dobrze dopakowane informacjami, więc, że tak powiem, powierzchnia potrafi tutaj oszukać. Zdecydowanie więcej czasu można spędzić, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Do tego jest podzielona tematycznie, do tego jeszcze w miarę interaktywna. Więc tutaj Wam pokazuję, jak to wygląda. No i rzeczywiście, na pierwszy rzut oka 5 minut i po kwiotkach. Natomiast spędziliśmy tutaj dobrze ponad godzinę, chyba nawet półtorej. Ale myślę, najlepiej na dobry początek oddać głos przewodnikowi naszemu po tym miejscu. Nachádzame sa v Múzeu obeti komunizmu v Košiciach. Hovoríme tu práve o príbehoch ľudí, ktorých sa dotkol komunistický režim a vlastne museli a trpeli kvôli tomu, že komunizmus nastavil nejaký systém, ktorý porušoval ľudské práva. Za mnou sú mená obeti komunizmu na Slovensku. Vidíme ich mená s rokom narodenia a miestom narodenia. Našim návštevníkom hovoríme to, že ak by sme chceli vidieť mená všetkých obetí komunizmu na Slovensku, tak na túto prezentáciu, hoci prebieha v dvoch stĺpcoch, by sme sa museli pozerať 12 hodín. Príbehy obetí komunizmu máme rozdelené do takých kategórií podľa jednotlivých tém. Máme to rozdelené na dve obdobia. Obdobie tvrdých perzekúcií, čiže od roku 1948 po roku 1968, a druhé obdobie je od roku 1969 po roku 1989, čo je vlastne obdobie normalizácie. Takým veľmi zaujímavým produktom nášho múzea je mapa obetí komunizmu na Slovensku, ktorú si môžete aj vy pozrieť na stránke obetikomunizmu.sk. Jeszcze tylko kilka fotek tego, co nam się w oczy rzuciło. Więc było i o zsyłkach, i również o obozach, które były na Słowacji. Zwróćcie uwagę, co tu jest napisane, jak w Auschwitz. A do tego było również o żelaznej kurtynie i o osobach, które próbowały się przez nią przedostać. Niektórym nie wyszło, jak widać. A niektórzy byli troszkę sprytniejsi, wychodząc z założenia, że udało się. Oczywiście i o feralnym roku 68 musiało być. Zresztą takie obrazki rosyjskich czołgów czy Rosjan strzelających do ludzi, no niestety są również dosyć współczesne. Natomiast mamy również odrobinkę tak zwanej normalizacji, teksty podobne jak w Konstytucji Polskiej w latach 70. A do tego, zresztą po prostu przeczytajcie opis. Również trzech chłopaków, którzy chodzili w Tatry nie tylko dla gór, ale również dla zakazanej literatury. Natomiast do rangi symbolu urósł ten właśnie Sylwester Kczmery. I to na tyle, że dzień jego skazania, 24 czerwca 1954, jest dniem pamięci ofiar komunizmu na Słowacji. Nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, gdy powiem, że był represjonowany za religię. Natomiast w przestrzeni publicznej również znajdziemy tablice związane z ofiarami, a to 68, a to jeszcze wczesnych lat powojennych, a z drugiej strony mamy ten ogromny pomnik żołnierzy sowieckich. Co więcej, obok duża tablica z wyjaśnieniem symboli i dlaczego ten pomnik tam w ogóle nadal stoi. I ta dychotomia, nie ukrywam, że mnie absolutnie fascynuje. Natomiast przed Wami secesyjny budynek Teatru Narodowego, więc secesji w Koszycach w ogóle nie brakuje. W związku z tym nie brakuje gęb. To jest coś, co w czasach na przełomie XIX-XX wieku było bardzo częstym motywem na fasadach. I to jest coś, co w Koszycach Wiki absolutnie zafascynowało. I nie przeszło jej to do dzisiaj, tak nawiasem mówiąc. Przy czym bardzo ciekawa jest jedna kwestia. To jest coś, co widzimy właściwie w każdym miejscu, choćby w Polsce. Każde miasteczko, gdzie będzie jakaś kamienica z przełomu wieków, no to tam jakaś gęba będzie.
A niektóre są bardzo konkretne, na przykład tak zwany green man, zielony ludź, czyli albo twarz jest z, powiedzmy, liści, albo liście czy jakieś wieńce wychodzą z twarzy. I to jest podobno rzecz, która nawiązuje do antyku, taki trochę bachus jakby celtycki, nie do końca wiadomo skąd się to wzięło, przewijało się to przez wieki, bardzo to podchwyciła właśnie secesja. Wiki się w tym absolutnie zakochała. I żeby wam pokazać, jaki to jest kompletnie zapomniany motyw, Wikipedia Polska na ten temat ma dosłownie jedno zdanie. Natomiast tak ponad 100 lat temu to była norma i myślę, że niektórzy nawet zaczęli wyśmiewać te motywy. Tutaj macie żygające dzieciaki, a tutaj proszę, masoni mają bardzo specyficzne poczucie humoru. Ale i tak dla mnie absolutnym hitem, ktoś już ponad 100 lat temu przewidział współczesnych hipsterów. Ale by była jasność, to nie tylko czasy współczesne. Gotyk też już bardzo lubił dziwne gęby. Skąd mamy te wszystkie gargulce? Więc ja osobiście uważam, że powinniśmy poważnie tę sprawę przemyśleć. No i tak sobie chodzimy po tych pięknych Koszycach, po Starym Mieście i pewnie sobie myślicie, no dobrze, wszystko ładnie, ale kiedy słynny Lunik 9? Kiedy pójdziemy do getta romskiego? Nie pójdziemy. Otóż jest to temat oczywiście bardzo skomplikowany. Co tu dużo mówić, bieda romska jest ewidentna wszędzie, nie tylko w słynnym Luniku Koszyckim, ale generalnie gdziekolwiek byśmy nie jechali, od środkowej Słowacji na wschód, te getta po prostu wszędzie są. Tylko że ja już po prostu mam dosyć pokazywania tej romskiej biedy, nawet jeśli jest, bo nie da się ukryć, że jest, nawet jeśli jest to 99%, to myślę, że czas pokazać 1%. Zobaczymy dzisiaj świat romski z zupełnie innej perspektywy. Przed wami Teatr Romatan, od 30 już lat istniejący, jedyny w Europie państwowy teatr romski. No i tak, chcieliśmy porozmawiać z szefem i na szczęście udało się. Niestety nie mogliśmy go nagrać z kilku przyczyn. Podstawowa wydaje mi się jest następująca. Przychodzi taki kudłaty z taką rudą i chcą gadać. Nic dziwnego, że wydawało im się to lekko podejrzane. Także najważniejsze, udało się nam porozmawiać. A jak już zaczęliśmy, no to nie dało się skończyć. Siedzieliśmy tam z półtorej godziny, pytaliśmy właściwie o wszystko, czyli o początki, jak to w ogóle się zaczęło, o kwestie relacji, nie tylko ze światem romskim, ale ze światem nieromskim, o repertuar, o co się tylko dało i nie dało. Tak nawiasem mówiąc, tutaj panie sekretarki udają, że pracują. W rzeczywistości podsłuchiwały. Co ten też to? Kudłaty z tą rudą, czego oni chcą? Także wielki sukces. Niestety, jako się rzekło, nie mogę go pokazać. Natomiast kilka ciekawostek chętnie przekażę. Na przykład robię warsztaty dla dzieci, nie tylko romskich, ale i nieromskich. Chodzi o to, by nowe pokolenia już żyły bardziej zintegrowane, żeby się poznały, co jest fantastycznym pomysłem. Ponadto często są na festiwalach, choćby i w Polsce. Także jeśli kiedyś zobaczycie, że niedaleko będzie jakiś festiwal romski, zobaczcie, czy czasem tam nie będzie również Romatanu. Mój ulubiony moment był wtedy, jako że Wiki z Barcelony, szef się dowiedział, to od razu się pojawiło flamenco, które, jeśli jeszcze nie wiecie, to teraz będziecie wiedzieć, też pochodzi z kultury romskiej. Od razu zaczął się śmiać, aha, flamenco, kilka akordów, każdy tak potrafi, nie to co my tutaj jesteśmy po szkołach w Wiedniu i w Budapeszcie. Także ta, powiedzmy, duma środkowoeuropejska w lokalnych Romach najwyraźniej też jest silna. A to, co teraz widzicie, to po rozmowie chyba faktycznie się udała, zostaliśmy zaprowadzeni na zaplecze. W związku z tym tutaj na sekundkę chociaż szef na scenie teatru przyłapany na stopklatce. Mam nadzieję w przyszłości wrócić i zrobić porządny wywiad, który będę mógł normalnie pokazać i pochwalić się tą wyjątkową osobą z całym światem. Więc jeszcze tylko dwa komentarze, już chodząc po ulicach Koszyc z powrotem. Po pierwsze, jest dla mnie bardzo ważna ta osoba, którą przed chwilą widzieliście, gdyż jest pozytywnym modelem, a takich bardzo, wydaje mi się, brakuje. Udało nam się znaleźć jedną szkołę, która w przestrzeni publicznej miała plakaty pokazująca Romów jako zintegrowanych, że się da. To po pierwsze.
Po drugie, język romski nie istnieje w przestrzeni publicznej, a przecież są miejsca, w których oni są większością. Raz tylko znalazłem w przestrzeni publicznej język romski i byli to świadkowie Jehowy. Nie istnieją w muzeach, w sensie istnieją jako cyganie, ale nie ma właściwie nic na temat Romów, czyli tak bardziej współcześnie. W Muzeum Powstania Narodowego było jedno miejsce, które mówiło o tym, że był Holokaust romski. Jedna tabliczka, ale lepszy rydz niż nic. I to by był pierwszy komentarz, a drugi, krótszy. O Żydach był pełen odcinek, bo siedzę w tym temacie 15 lat ponad. Byłem w Izraelu, poznałem wielu Żydów z różnych grup i społeczeństw, uczyłem się i hebrajskiego biblijnego, i współczesnego, więc na ten temat mam coś do powiedzenia. A na temat Romów nie mam nic do powiedzenia, bo nic o nich nie wiem. I mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta w Teatrze Romatan będzie dla mnie pierwszym krokiem i motywacją, by wgryźć się głębiej w kulturę Romów, może poznać odrobinę języka i w związku z tym mam nadzieję w przyszłości zrobić porządny materiał na temat Romowie w Europie Środkowej. Ale to po poznaniu bliżej ludzi, o których się mówi tak dla odmiany. A skoro już o mniejszościach mowa, my tym pięknym parkiem idziemy sobie do tabaczki. Czyli akcja w gruncie rzeczy dosyć typowa. Mamy sobie opuszczoną fabrykę papierosów, trafiają się artyści. I to od razu widać zaraz przed tabaczką, gdzie zaczynają, no właśnie, jak było widać, rozlewać farbę w mniej lub bardziej określone formy, a potem zaczynają się tam schodzić ludzie i robi się takie alternatywne centrum kulturowe. Więc postanowiliśmy również do tabaczki wskoczyć. I powiem tak, spodziewałem się miejsca odrobinkę większego, niż to za chwilę zobaczycie, ale zapominam cały czas, Koszyce to nie jest niecałe ćwierć miliona ludzi, więc to nie jest duże miasto, więc i tabaczka jest nieduża. Ale nieważne czy mały czy duży, był artystycznie, a konkretnie wystawa na temat zagrożeń w życiu wirtualnym. I mnie osobiście bardzo do gustu przypadła, jako że nie mam ani Facebooka, ani Instagrama i jakoś tak się identyfikuję z tym, co tu pokazano. Ale gwoździem programu, jak widać po fladze, było co innego. Akurat trafiliśmy na Tydzień Dumy, czyli tak zwane towarzystwo LGBT. I akurat była w tym momencie literka T, była osoba transseksualna opowiadająca o swoich doświadczeniach. No i teraz generalnie stwierdziliśmy, właściwie czemu nie, posłuchamy sobie. No i tak po godzince poszliśmy. Uwaga, uwaga, teraz powiem straszną herezję. Okazuje się, że było po prostu nudno, dlatego że to nie są żadne literki, to są po prostu osoby, to są zwykli ludzie, którzy mają i talenty, i przewary zwykłych ludzi. I ta konkretna akurat nie miała talentu do wystąpień publicznych, więc było nudno. Tak po prostu, tak po ludzku. A na koniec jeszcze jedna gęba, tylko już bardziej współczesna i nie może się obejść bez gorzkiej pigułki. Niedaleko od Koszyc znajduje się przepiękny zamek, zresztą sama nazwa już na to wskazuje, Krasna Chorka. A właściwie przepiękny z daleka, gdyż niestety, gdy podchodzimy, nie da się go zwiedzić. I to już około 10 lat. Mianowicie doszło do tego, że 2 11-latków romskich niedaleko zamku próbowało sobie zapalić papierosy. Skończyło się na tym, że wzniecili ogień, który spalił cały zamek. No i zrobiła się nagonka wielka na całą społeczność romską. Skinheadzi się mieli podobno skrzykiwać w całym kraju. I to nie są żadne tam plotki czy wyolbrzymienia. Szef Romatanu powiedział, że po tym wydarzeniu potrzebowali dodatkowej ochrony teatru. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Tak mniej więcej miesiąc przed tym, gdy właśnie klecę ten filmik, w Bratysławie gówniarz kilkunastoletni, syn polityka, zastrzelił przed klubem LGBT dwie osoby. No i teraz sytuacja jest następująca. Wypadek, który jest z winy kogoś z mniejszości, spada wina na całą mniejszość, wina zbiorowa. Wina osoby z większości, a już wina indywidualna. Jakoś skinheadzi się nie skrzykiwali, żeby nagle zaatakować wszystkich polityków, prawda? Więc moja droga większości, warto by sobie było zdać sprawę z tego typu mechanizmów. No ale to by było na tyle mądrzenia się.
Powoli będziemy się żegnać z Koszycami. Mam nadzieję, że w tym momencie nie macie już wątpliwości, że stolica Republiki Wschodu to zdecydowanie więcej niż ten słynny Lunik 9, że jest mnóstwo pięknych miejsc, które można zwiedzić, mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawi ludzie do poznania i mnóstwo kreatywności w szczegółach, które naprawdę warto zauważać. Wyjeżdżamy zatem z Koszyc nie tylko z głową pełną wspomnień, ale i pomysłów na przyszłość. Ale zanim wyjedziemy, to jeszcze się musimy naprawdę porządnie pożegnać, więc tutaj bezwstydne lokowanie produktu, ale ten produkt warto bezwstydnie lokować. No a skoro wyjeżdżamy z Koszyc, zapytacie, a dokąd? Jakby to powiedzieć? Może w ten sposób. Na zdrowie! I dobranoc.